Nie ma się z czego śmiać. Bardzo często nasi znajomi, nasi przyjaciele, nasza rodzina mówi do nas, że nie ma się z czego śmiać, że to nie jest powód do żartów, że im smutniejsze zdarzenie spotkało cię w życiu, tym mniej masz powodów do żartów, tym mniej masz powodów do śmiechu, tym mniej masz powodów do radości. To znaczy, że jeżeli spotkała cię w życiu tragiczna sytuacja lub znalazłeś się w dramatycznym położeniu, to nie powinieneś się śmiać, bo nie masz czego. I nie robi sobie człowiek żartów z pogrzebu, bo to jest niemoralne, nieetyczne i niekulturalne. Kochani, informuję was, że tak naprawdę to w życiu jest zupełnie inaczej. Ponieważ im trudniejsza spotkała cię w życiu sytuacja, tym potrzebujesz więcej siły, więcej energii, więcej motywacji, więcej mocy, żeby się wydostać z dołka, w którym siedzisz. I im ten dołek jest głębszy, tym potrzebujesz więcej fantazji, więcej wyobraźni, więcej dobrej woli. A jeżeli tej dobrej woli, fantazji, wyobraźni nie masz, to zagrzebujesz jeszcze głębiej do swojego dołka. I dlatego, uwaga, i dlatego starożytni Żydzi wymyślili taką piękną technikę, że im w gorszej jesteś sytuacji, tym mniej lepszy humor, ponieważ ten dobry humor może ci umożliwić wyjście z twojej ciężkiej sytuacji, bo im w cięższym jesteś położeniu, tym potrzebujesz więcej fantazji, żeby się wydostać. A żeby tą fantazję w sobie wykrzesać, to potrzeba dobrego humoru. I dlatego dobry humor, dobry żart ułatwia wydostanie się czasem nawet z beznadziejnej sytuacji. Ponieważ beznadzieja i bezradność to są takie emocje, które powstają wtedy, kiedy my nie mamy rady, kiedy my nie znajdujemy sposobu, nie widzimy rozwiązania, czyli jesteśmy bezradni. Żeby znaleźć radę, pomysł, fantazję, to trzeba wykrzesać w sobie dobry humor. I dobry humor ułatwia przeżycie, ale także rozwiązanie trudnych sytuacji. I dlatego w im trudniejszej jesteś sytuacji, tym bardziej się ciesz, tym szerzej się uśmiechaj i tym mniej radośniejszą minę, a to ci może pomóc.